Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj przechodzimy w kolejną fazę realizacji bardzo ważnego projektu. Projektu polegającego na budowie nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej. Mam dzisiaj przyjemność przekazania panu komendantowi decyzji pozwolenia na budowę tego ważnego, strategicznego obiektu. Bardzo cieszę się, że przechodzimy w kolejną fazę, praktycznie w tej chwili już realizacji. Chciałbym w tym, korzystając z okazji, bardzo serdecznie podziękować za starania, za to niesamowite zaangażowanie w pozyskanie środków na realizację tego ważnego, nie tylko dla mieszkańców Grudziądza, ale także dla całego regionu projektu. Projektu, który jest strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przypomnę, że Państwowa Straż Pożarna pozyskała na tą realizację 21 milionów złotych. Będziemy też aplikować o kolejne środki na wybudowanie łącznicy, która połączy ulicę Karabinierów z ulicą Łyskowskiego, tak aby był dogodny dojazd do tej strażnicy. Przypomnę, że już uzyskaliśmy część środków na pewien fragment od ulicy Łyskowskiego z Polskiego Ładu, a więc jesteśmy dobrej myśli, że kolejne środki uda się pozyskać, aby tą całą łącznicę wybudować. Więc dzisiaj historyczna chwila. No, gratuluję tej inwestycji, dziękuję za tą odważną bardzo decyzję. Dziękuję też, nie ma z nami dzisiaj wojewody, ale też było duże zaangażowanie pana wojewody. Oczywiście też i naszych strażaków, którzy pracują tutaj na co dzień, a więc myślę, że Grudziądz, mieszkańcy w ciągu najbliższych lat naprawdę zyskają świetny obiekt, też rewitalizację terenów, które dzisiaj są nieco zapomniane, no a strażacy zyskają piękny obiekt do swojej pracy. No, jest mi niezmiernie miło odebrać ten dokument, który, jak tu pan prezydent powiedział, jest kolejnym etapem do rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie Komendy Miejskiej w Grudziądzu. Powiem tak, jest to w ramach ustawy modernizacyjnej powstanie 120 takich obiektów, bądź wybudowanych od nowa, tak jak Komenda w Grudziądzu, bądź zmodernizowanych, tak jak Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Bardzo się cieszę, panie prezydencie, że budujemy tutaj w Grudziądzu, że mamy taką przychylność władz samorządowych. Dziękujemy za te inwestycje współtowarzyszące, tak jak pan prezydent powiedział, drogi dojazdowe, obwodnice, utwardzenie terenu i ta pomoc organizacyjno-administracyjna, która dzisiaj się właśnie dokonała w postaci tego pięknego aktu, który otrzymałem, decyzja o warunkach zabudowy. Jest to pierwszy element, który pozwolenie na budowę, tak? Który rozpocznie już proces pełnej inwestycji na TES. Dokumentacja, przed chwilą miałem przyjemność zobaczyć kilkanaście segregatorów dokumentacji, która jest potrzebna, aby ten obiekt powstał. Cieszę się, że jest takie zaangażowanie też pana komendanta miejskiego, który się stara i starał się o tą inwestycję już co najmniej kilka lat. Jest taka potrzeba rzeczywiście, obiekt, który jest dzisiaj użytkowany, jest pięknym obiektem zabytkowym, ale no nie przystoi na dzisiejsze czasy. Z uwagi choćby na wielkość naszych pojazdów i też obiekt jest objęty pod nadzorem konserwatora zabytku i nie wszystko można tam przerobić, żeby dostosować do dzisiejszych pojazdów, do dzisiejszych wymóg, jakich stawia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. I decyzja o powstaniu nowej komendy wraz z siedzibą jednostki ratowniczo-gaśniczej będzie naprawdę na miarę XXI wieku i z tego miejsca, panie prezydencie, jeszcze raz dziękuję za tą pomoc i myślę, że ta pomoc nadal będzie świadczona. Wszystkiego najlepszego w rozwoju tej dość trudnej inwestycji, jak na dzisiejszy czas. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak, jestem niezmiernie szczęśliwy. Jestem wyrazicielem opinii moich strażaków. Jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, że będziemy mieli nową siedzibę. Tak jak powiedział szef nadbrygadier Kaczmarek, nasza siedziba już nie przystoi do wymagań naszych dzisiejszych strażaków.
ten dokument, który dzisiaj otrzymaliśmy, upewnił mnie w tym, że była to dobra i mądra decyzja, ponieważ do tej pory wahałem się. Ja jestem strażakiem wychowanym w Grudziądzu od 1979 roku. Ja do tej siedziby tutaj na Piłsudskiego przychodziłem w tak zwanych krótkich spodenkach, jako dziecko do mojego ojca. I długo się wahałem, co z tym budynkiem robić. Były opcje termomodernizacji, były opcje remontu, ale tak jak już powiedziałem na dniu strażaka, jednak chcemy i powinniśmy nawiązać do tej tradycji, która tutaj była kiedyś w Grudziądzu, że była to najbardziej nowoczesna siedziba strażaków w regionie. Z opowieści starszych strażaków, tak jak jeszcze przychodziłem dokumenty do ojca, pamiętam, jak opowiadali, że były tutaj swego rodzaju pagery w Grudziądzu. Strażacy, jak mieszkali u siebie w domu, taka była centralka, gdzie wkładało się drucik i tam u tego strażaka coś dzwoniło i ten strażak przybiegał do remizu. Dlatego też nawiązujemy do nowoczesności. Chcemy być najnowocześniejszą strażą w regionie. Chciałem podziękować szefowi za to, że przychylił się do tych naszych starań, panu prezydentowi za tak naprawdę ekspresowe znalezienie działki pod tę budowę i temu naszemu dobremu duszkowi, o którym też mówiłem już na obchodach Dnia Strażaka w Grudziądzu, czyli pani wiceminister Annie Gębickiej, za pomoc, którą nam udzieliła, żebyśmy mogli się wbudować. Dziękuję bardzo za uwagę.